Siemanko. Słuchajcie, fajnie wszedł film z kołowrotkami stałoszpulowymi, także dostaliśmy bardzo pozytywny feedback. Więc As Yourself dla wasze życzenie, dzisiaj porównanie multików, oczywiście dwie największe japońskie marki. Tak, dziękujemy bardzo za te komentarze, naprawdę miło się je czytało, słuchajcie. No to tutaj, tak jak powiedział Krzysiu, porównujemy dla was multiplikatory, takie jedne z najbardziej popularnych. Myślę, oczywiście, że... Daiwa kontra Shimano. Dokładnie. Kontynuujemy. Kontynuujemy. Oglądajmy. Pierwsza para, którą chcemy wam przedstawić, multiki do łowienia lżejszego. Curado 151 HG MGL oraz Prorexik PSVTW 100 HFL. Oba kołowrotki delikatnie szybsze. Do ilu gram? Mniej więcej do 30, max 40, tak bym go używał, nie? Tutaj odpowiednik w dajwie to będzie Prorex SV setka wielkość. Tutaj mamy zastosowaną szpulę opatentowaną przez Daiwę SV. Jest to lżejsza szpula wypłycona, która pozwala nam przy dobrze ładującym się kijku rzucić mniej więcej od 4-5 gramów. Też bym go tak oceniał do max, myślę, 40. No tutaj od Shimano odróżnia się tym, że ma tutaj system magnetyczny, czyli hamulec magnetyczny, jeżeli chodzi o rzuty. Daiwa opatentowała również system TWS. Twierdzą, że są wydłużone rzuty dzięki mniejszemu oporowi tarcia przy wyrzucie. Szczerze mówiąc, rzucałem tatulą i ja nie widzę tak za bardzo, powiem ci Krzysiu, tych różnic. No może tam będzie metr, dwa, ale to nie są takie różnice. Po prostu tutaj ten wodzik jest szerzej rozbudowany, więc ta plecionka czy żyłka schodząc ze szpuli ma tutaj... Mniej obciera po mniej prostu. Obciera o wodzik. Tak, tak. Natomiast no, w praktyce wygląda jak wygląda. Dokładnie. No i tutaj mówię, ustawienie tego multika jest, mówię, dosyć proste, bo tutaj mamy tylko dwa ustawienia, czyli magnetyczny hamulec i docisk szpuli. Ustawiamy sobie tylko te dwa hamulce i multik gotowy do łowienia. Tak jak już powiedziałem, od 4 gramów naprawdę, bo to już jest sprawdzone, na dobrze ładującym kijku. Jeżeli kij będzie trochę sztywniejszy, no to myślę, że 6-7 gramów, ale przy dobrym kiju od 4. Paweł, czy twój wybór? Mój wybór Shimano Curado. No to ja biorę Daiwę ze względu tutaj na tą szpulę SV. Niższy start, po prostu mniejsza waga startu, raczej do lekkiego łowienia, więc tu by mi zależało na jak najniższym tutaj starcie. Okej, ja bym wybrał Curado z tego względu, że no on ruszy trochę wyżej, myślę, że tak 5-6 gramów przy dobrze ładującym kiju, więc ta różnica nie jest zbyt duża, ale wydaje mi się, że Curado będzie mocniejsze ze względu na to, że ma przekładnię zrobioną z mosiądzu, aluminiowa ramka, cała multika oczywiście obudowany jest plastikiem jakimś tam. MGL-em. MGL-em i szpula jest MGL, czyli ta też odciążona. Zrobiona tam z tego ich materiału jakiś tam karbon, to wiadomo, to są jakieś ich tam mieszanki, nie podają dokładnie tego, z czego się to składa, no ale konstrukcja mocniejsza. Słuchajcie, oto następna para multików, które chcemy wam przedstawić. Pierwszy z nich jest to Shimano SDC 151, drugi jest to Tatula SVTW 103 HL. W przypadku Tatuli, no tutaj więcej jak 50 raczej bym nie zakładał. Chociaż konstrukcja mocna, natomiast tutaj też jest szpula SV, więc kołowrotek automatycznie przeznaczony do troszkę lżejszych przynęt. Lżejsze i średnie. Lżejsze i średnie, tak. Dokładnie. Natomiast to szpula SV, więc to nam daje znak, że też wcześniej wystartuje na pewno. Myślę, że tutaj też 6, 7, 8 gram. Mówię ci, szpula SV startuje przy dobrze ładującym kiju od tych 4 gramów. Nawet bo te różne startuje, kołowrotki tak? Okay. Mają te SV-ki i one wszystkie Dobra. Tak powinny nam startować. No i SLX, Shimano SLX DC, czyli tutaj z systemem rzutowym lepszym, elektronicznym. Do 70 gram, myślę, że na spokojnie. Paweł, ty go użytkujesz, zdaje tak, się. Tak, ja go użytkuję, teraz całą majówkę nim sobie rzucałem. Sporadycznie zakładam te 70 gramów, głównie w łowie 50-60. I tutaj jest właśnie system elektroniczny, jeżeli chodzi o ten hamulec rzutowy. Bardzo fajnie to działa, szpula obracając się wytwarza pole elektromagnetyczne, zasila ten cały system. Mamy tutaj mikroprocesor w środku, który pilnuje nam, aby szpula nie wyprzedziła, kręcąc się po prostu nie wyprzedziła wysnuwania się linki z multika, żeby nie robiły się brody. Powiem wam, że system świetnie działa, sprawdza się na przykład w cięższych warunkach pogodowych, czyli przy silnym wietrze.
można rzucać śmiało pod wiatr. I tutaj tak naprawdę ustawiamy sobie, tutaj Multic ma 4 programy. Pierwszy to jest do dalekich rzutów, drugi to jest żyłka plecionka, trzeci to jest fluorocarbon i czwarty to jest opcja do skipowania, czyli do rzucania takiego, że przynęta nam się odbija jak kaczka po wodzie, można sobie wrzucać fajnie pod pomosty. Bardzo fajna opcja. Tak jak powiedziałem, do 70 gramów świetnie sobie radzi. Tylko trzeba docisk szpuli przy wietrze troszeczkę mocniej docisnąć i nic się nie dzieje dosłownie. Jeżeli chodzi o tatule, standardowo jak to w dive'ach, magnetyk. Tutaj też mamy system TWS, czyli ten lżejszego wysunowania się linki, plus szpula SV, czyli start od 5-6 gramów na 50 skończywszy. Bardzo ciekawy design, to taki pajączek jakiś jest wydzierany na tym korpusie, całkiem fajnie to wygląda. Tutaj też ten pajączek dive'owski na docisku szpuli, tatula, fajnie to wygląda bardzo. Twój wybór? Ja już też, że tak powiem, wybrałem Shimano SLX DC. No i ja tutaj też jak najbardziej, tutaj no nikt do tej pory nie wymyślił nic lepszego, jeżeli chodzi o te mistyczne brody, to tutaj praktycznie nie ma prawa się nic zrobić. Dokładnie. Tutaj nawet na filmach reklamujących ten kołowrotek robią tak, że docisk szpuli mocno dokręcają, rzucają przynętą w ścianę, gdzie przynęta się zatrzymuje i szpula też staje w tym momencie. Dokładnie. Polecamy. Trzecia para, którą Wam pokrótce opiszemy, zaprezentujemy. Kołowrotki już do delikatnie cięższego łowienia. Rozmiar dwójeczka, czyli tutaj... Dwuseteczki. Tak. Prorex 200 HLA kontra Curado 201, K201. Curado, jak to Curado? Chyba najbardziej, jeden z najbardziej nowych modeli na pewno. Najlepiej sprzedający się chyba multiplikator. Tak, w tej Shimano, chwili. Tak. Znaczy cała seria Curado. Nie jest Shimano, tylko chyba ogólnie mi się nawet wydaje, że Curado, jeżeli znaczy, chodzi. Znaczy tak, bo ponieważ też chodzi o cenę i jakość, tak? Że tak, tutaj cena do jakości jest naprawdę przyzwoita. Sam łowię, to był mój, słuchajcie, pierwszy multiplikator. Mam go 4 lata, używam, naprawdę eksploatuję go dosyć ciężko, bo używam go do kija do 130 gramów nawet. Oczywiście te 120-130 są rzucane sporadycznie, najczęściej 80-100. I powiem Wam szczerze, że pracuje ten kołowrotek tak jak po wyciągnięciu z pudełka te 4 lata temu. Nie był w żadnym serwisie, nie był na żadnym smarowaniu, naprawdę daje radę. No i tutaj firmowe rzeczy, jeżeli chodzi o Curado, czyli mosiężna przekładnia. Tutaj mamy jeszcze w dwusetce, mamy 3 systemy rzutowe, czyli bloczki, hamulec mechaniczny oraz docisk szpuli standardowo, kołowrotek z wodzikiem. I tutaj nie nawiniemy bardzo grubej plecionki, na to ja mam nawiniętą w tej chwili 3PE, myślę, że weszło około 100 metrów. No tutaj na tego Prorexa widać, że szpula jest dużo bardziej głęboka. I tutaj już można linkę sobie nawinąć naprawdę grubą. No i tak szczerze mówiąc, myślę, że ten Prorex będzie ciutkę mocniejszy od Curadiaka. Jak to w dive'ie, magnetyk oczywiście, bez żadnych dodatkowych tam, czyli 2 systemy, mamy docisk szpuli, mamy magnetyka. Natomiast te magnetyki są naprawdę precyzyjne w dive'ie, to trzeba zaznaczyć. Podsumowując, do ilu gramów Curado? Sporadycznie do 120. Czyli setka roboczo, 120, jeżeli się trafi Prorex. Tutaj bym dał te 120-130, nawet bym zaryzykował. Także troszeczkę mocniej możemy sobie rzucić większym kotlecikiem. Twój wybór? Curado oczywiście. Po co ja się pytam? No właśnie, widać ja tutaj, słuchajcie, Paweł mnie przekonuje, mówiąc tym, że będzie troszeczkę mocniejszy, wziąłbym dive'ę. Wziąłbym dive'ę, bo to już jest taki próg, że te 130-140, ja myślę, że 150 jakby tym rzucił, to jeszcze by rzucił. Oczywiście nie za często, żeby znaczy, nie wiesz, zajechać. Słuchaj, też są takie egzemplarze, które opisane są tak jak na przykład nasz kolega ma Curado DC 151. On jest niby opisywany do 80 gram, przy mnie rzucał 170 i kołowrotek chodzi, dlatego, nic się z nim nie dzieje. Tym, że mówisz, że będzie troszkę wytrzymalszy, będzie troszkę mocniejszy, zdecydowałbym się tylko dlatego na dive. Słuchajcie, teraz będzie 4. para, tutaj już mamy gruby kaliber, to są już multiki do zadań specjalnych, czyli rzucamy tutaj już przynętami pod 200 gramów. Tylko te multiki ruszą nam dopiero od jakichś 30-40 gramów, żeby to działało prawidłowo. No i mówię, do ciężkiej orki, do trollingu, do vertikala, bardzo mocny sprzęt. Ja oczywiście, jak to ja, Shimano, Curado,
tak jak powiedziałem, cała seria Curado jest bardzo udana. Jeszcze w swoim arsenale tam mam Curado BFS-a do bardzo lekkiego łowienia i każdy z tych multików jest naprawdę mega maszynką. Tak jak już mówiłem, że łowię tym bardzo dużo i długo i nic się z tymi multikami nie dzieje. No ta 301 to też będzie mój, myślę, następny zakup, bo chciałbym zacząć rzucać też tymi większymi przynętami. Tutaj mamy systemy rzutowe, tylko bloczki mamy na szpuli, czyli hamulec odśrodkowy i docisk szpuli. Przy takich gramaturach już nam nie jest potrzebna taka precyzja jak przy BFS-ie, bo tam jak rzucamy sobie załóżmy dwoma gramami, no to już musi być ten hamulec bardzo precyzyjnie do ustawienia. Tutaj nie ma to takiego znaczenia. Tatula, no bliźniaczy model, jeżeli chodzi o to, co już prezentowaliśmy, więc tu się nie będę za bardzo rozgadywał. Magnetyk, TWS, bardzo głęboka szpula, naprawdę imponująca głęboka szpula, więc tutaj wejdzie naprawdę pokaźna ilość linki. Grubej linki, więc tutaj i sum, myślę, że też tak, jak najbardziej. Pod suma, czy pod naprawdę dużego szczupaka, dalekie rzuty, tu wszystko wchodzi w grę. Wagowo wygrywasz Shimano, 300-325 gram. Co byś wybrał? Ale mi zadajesz pytania. No, porównanie. Oczywiście Curado. No ja tutaj akurat też Curado biorę. No ten mosiąc, tutaj ta siła, już nie ma co popsuć. A i co jest jeszcze fajne, że są to niskoprofilowe nadal multiplikatory. Tak, bo tak. Wcześniej było tak, że multiplikatory, które obsługiwały taką gramaturę, to były najczęściej okrąglaki. One nie do końca dobrze leżą w ręku, niskoprofilowe dużo lepiej, ergonomia jest dużo lepsza po prostu. No przy tej masie, przy ten TWS, czy on się przyda tak naprawdę? Myślę, że tutaj nie ma żadnego znaczenia. Przy lekkich formach castingu jak najbardziej, przy tych ciężkich... Tak, także tutaj jest więcej systemów, które się mogą uszkodzić, więc mój wybór, Pawła wybór, Curado. Curado, zdecydowanie. No i teraz piąta para, najwyższa puła, słuchajcie. Są to bardzo ciekawe multiplikatory, ze względu na to, że są one do mniej więcej 100 gramów, 100-120 można ich używać. I co ciekawe, tutaj zastosowane w jednym, jak i w drugim kowrotku są lekkie szpule. Daiwa ma tutaj swoją szpulę G1, w Shimaniaku jest MGL szpula, czyli możemy tymi multikami tak naprawdę rzucać sobie do jakichś 5-6 gramów, do tych 100-120. Szczerze mówiąc, nie wiem, po co zrobili coś takiego, bo są to trochę cięższe multiplikatory niż niskoprofilowe i tutaj do lekkich kików podpinać coś tak ciężkiego, no to już jest taki trochę dla mnie przerost formy nad treścią. Podstawowe różnice w tych multikach, no to tutaj, tak jak wiecie, tutaj jest hamulec rzutowy magnetyczny i docisk szpuli. W Shimano mechaniczny hamulec plus bloczki na szpuli. Ktoś, kto to kupi, te multiki, raczej nie będzie 5 gramami rzucał. To jest raczej do podpięcia sobie do kijka 80-100 gramów, ale hula to pięknie, daleko się z tego rzuca. Pracy nie czuć. Pracy nie czuć, dokładnie. To jest takie masło, że... Miałem okazję porzucać jakby to żadnej przekładni w ogóle nie było, nie? Tak, bardzo lekko. Jeden i drugi. Złoty, tylko, że to są okrąglaki, to też nie wszystkim oczywiście pasuje, tak? Jeżeli chodzi o wagę, na pewno wygrywa tutaj Shimano. Conquest? Jest, tak, tak. Calcutta Conquest jest znacznie lżejsza. To może zaważyć na decyzji często, bo te tutaj chyba 30 parę gram jest różnicy, więc może to zaważyć na decyzji, który wybrać, tak? Znaczy powiem Ci szczerze, jak ja bym sobie wybierał tutaj ten kowrotek, już nie patrząc na marki, tak? To też trzeba zwrócić uwagę, że średnica tego okrąglaka się różni. Tak, Ryoga jest troszkę większa. Ryoga jest większa, więc tutaj też musimy patrzeć, jaką mamy dłoń. Ja na przykład mam dosyć małą dłoń, więc ja bym wybrał oczywiście sobie Shimano. Lepiej leży w dłoni, a Ryoga jest troszkę większa dla osób z większą dłonią. I jeszcze jedna, i powiem, może nie powinienem, ale powiem o wadzie tych kołowrotów. One są całe metalowe. Łowiąc późną jesienią, gdzie mamy już niskie temperatury, nie do końca jest przyjemne łowienie takim całym metalowym kowrotkiem, ponieważ on się bardzo wychładza, no i trochę nam to psuje komfort łowienia. Ale na ciepłe miesiące bardzo fajne propozycje. No mówię tutaj, jak już się chcemy pokazać, bo i takich klientów mamy, którzy kupują takie multiplikatory bardziej, żeby się tam pokazać w towarzystwie. No i tak jak tutaj Shimano zrobiło ten kolor
bling bling, że tak się wyrażę. No, bardzo fajny, ale mówię, trzeba lubić okrąglaki. Łaty, ale skrawy. Powiedz mi, czy Ryoga nie będzie troszkę mocniejsza tutaj? By tak, powiedziałem, że może być trochę mocniejsza, tak. Mhm. Przez to, że jest po prostu większa rama i... No to ja tutaj stawiam na Ryogę, bo to już jednak tutaj, to powinna być moc, więc tutaj to, że Daiwa będzie mocniejsza, to by przeważyło na mojej decyzji. Znaczy tak, no ty masz też dużą dłoń, więc tobie na pewno Ryoga lepiej leżała. Ja tylko tak, pod tym kątem teraz. Tutaj powiem ci, że właśnie też a propos tego, tu jest ten spust konkretny. Tu jest strasznie mały ten spust. Mnie to troszkę irytuje, muszę powiedzieć, że... No bo w twoich łapach to wygląda zupełnie inaczej, tak, nie? Tak, jak zabaweczka zupełnie. Dokładnie. Tak. Ale praca jest niesamowicie. Praca jest fajniejsza w Kalkucie. Jest bardziej maślana jeszcze. Rzucałem jednym i drugim multiplikatorem świetne maszynki, naprawdę. No mówię, to trzeba lubić, tak? Te okrąglaki trzeba po prostu lubić. Twój wybór? Oczywiście, rozumiem. Shimano, ale to nie ze względu tu już w tym przypadku na firmę, raczej właśnie o wielkość samego multika. Ja biorę Ryogę. Słuchajcie, kończymy. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście zostawcie tam jakiś feedback, czy tak, czy nie. Jak mówię, łapka w górę, łapka w dół. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału. Piszcie, słuchajcie, w komentarzach nam, co byście chcieli zobaczyć w następnych odcinkach, bo to chyba najlepsza forma taka, żebyśmy się do was dostosowali. Mam nadzieję, że pomogliśmy wam tutaj w wyborze tych multiplikatorów, w zależności, tak jak powiedziałem, do jakich gramatów to potrzebujemy. No wybór jest, tak jak widzicie, i to jest tylko tam jakaś część z oferty tych firm, bo tych multiplikatorów jest naprawdę bardzo dużo. Nie bylibyśmy w stanie tego wszystkiego omówić pewnie w jednym odcinku. Jak będziecie chcieli, to zrobimy jeszcze może taki odcinek o multikach, ale to już później z tych z najwyższej półki, czyli jeszcze tam Ziliony, Moretany, tak samo w Shimano też jest sporo jeszcze tych modeli drogich i oczywiście multiki, tak, do BFS-a. Do BFS-a, bo to też się robi coraz bardziej popularne w Polsce. Także śledźcie, pilnujcie, oglądajcie. Elo! Elo!